To już nie są tylko plany związane z rozbudową schroniska i przygotowaniem specjalnych pomieszczeń dla kotów. W rozmowie z naszą redakcją asystent do spraw schroniska w Zamojskim Ogrodzie Zoologicznym Piotr Łachno podkreślił, że przy sprzyjającej pogodzie uda się zakończyć prace związane z budową nowych pomieszczeń. Został przekazany plac wykonawcy pod budowę, już jest opalikowany ten plac, czyli gdzieś tam jakiś zarys budynku. Do końca roku ma być inwestycja zamknięta, czyli stan surowy, jeżeli się uda, zamknięty, jeżeli nie, stan surowy z dziurami w oknach. Jak twierdzi Piotr Łachno, nie wszystkie bezpańskie koty z terenu miasta znajdą się w schronisku, ponieważ są to zwierzęta samodzielne. Jakie zwierzęta będą zatem umieszczane w schronisku? Przede wszystkim będą to osobniki, które z różnych przyczyn nie będą mogły poradzić sobie na wolności, a także te, które zostały poddane zabiegom sterylizacji.